Sidus to projekt, który za punkt honoru stawia sobie stworzenie olbrzymiego metaversu, w którym gracze będą mogli żyć, rozwijać się i rywalizować. W tym szybkim materiale chciałbym pokazać Wam w telegraficznym skrócie, czym tak naprawdę będzie to cholernie dobrze zapowiadające się metaversum. Sidus to w założeniach twórców nie jest jedna gra. To olbrzymie multiversum, które łączy kilka produkcji, wykorzystując właśnie technologię blockchain. Poszczególne gry łączy jedna niesamowicie mocno rozbudowana ekonomia, oparta na mechanizmach ze świata realnego. Pierwszym tytułem jest Battle Arena, Nidum, w której właściciele postaci ścierają się z innymi graczami w walkach turowych, rodem z serii Final Fantasy. Kolejny tytuł to strategia w czasie rzeczywistym, Xena, która na pierwszy rzut oka może przypominać serię Red Alert, ale w rzeczywistości wcale nią nie jest. Dla wszystkich graczy, którzy cenią sobie trochę bardziej intensywną rozgrywkę, Sidus przygotował Tembazar, FPS-a, gdzie fascynaci wszelakiej maści Call of Duty czy Counter-Strike'ów poczują się jak w niebie. Bardzo istotną rzeczą w tym niesamowitym uniwersum są oczywiście NFT-ki, które możemy znaleźć i zakupić na OpenSea. One są elementem scalającym cały ten ekosystem. Po zablokowaniu ich na stronie gry na określony czas możemy rozpocząć naszą przygodę i rywalizować o wszelakie maści surowce naturalne. Podczas startu możemy za token Sidus zakupić boostery, heroesów oraz inne przedmioty niezbędne do rywalizacji. Oczywiście do wszystkiego będziemy wykorzystywali portfel MetaMask. Wszak token znajduje się na sieci Ethereum. Teraz kilka słów o ekonomii. W ekosystemie znajdują się dwa tokeny. Token gry Sidus, za który kupujemy asety na markecie, oraz token Senat, który jest tokenem Governance. Można pozyskać je zarówno na giełdach scentralizowanych, jak i na zdecentralizowanych. Szczegóły znajdziecie na CoinMarketCap. W momencie tworzenia tego materiału cena tokena Sidus oscyluje w granicach 7-8-10 tysięcznych dolara, i patrząc z perspektywy kilkudziesięciu miesięcy, szoruje dno. W tej chwili token znajduje się w rękach ponad 23 tysięcy ludzi. Total supply tokenu to niecałe 30 miliardów i według zapewnień twórców do końca roku mają być uwolnione wszystkie tokeny. Czy tak będzie? Czas pokaże. Więcej szczegółowych informacji na temat tego niesamowitego uniwersum już niebawem na moim kanale.